ściszaj to! Boże, ile można rzępolić? Po 22 jest. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór państwu. Z tej strony mówi Antoni Gorgoń Grucha, jedyny słuszny kandydat na prezydenta. Pierwszy po Bogu, drugi w kolejce po kebaba, trzeci w kopercie do Błaszczaka. Hasło wyborcze już mam, stara mi wymyśliła. Wybierzcie mnie, a zobaczycie, ile da się w naszej Polsce spieprzyć. Dobry wieczór państwu. Szanowni państwo, ja sobie wszystko zebrałem, co mnie denerwuje i co mnie wkurza. Jak mnie wybierzecie, to ja to wszystko spełnię. Na początek, sorry kobitki, ale zlikwidować święta dla kobiet. Bo jak jest nasze święto, to wy nam kupicie dezodorant, skarpetki i fajrant. A my musimy kombinować, co wam kupić. Bo, no właśnie. Bo ona ci nie powie... Bo weź się, kuźwa, domyślaj. Nie tak jest? Pan Zolecka, jak jest? A tu siedzi taki klub szalonych dziewic. Panie Zolecka, leć pan na PKP, bo pan nie wyjedzie z Mrągowa. Żonę z twarzy takie wypuszczone. Boże, kochany, muszę kombinować, co jej kupić, bo ona ci nie powie, bo weź się, kuźwa, domyślaj. A źle jej kupisz, ty mnie nie znasz? Ojcze, nie wiesz, co ja lubię? Mamusia by wiedziała. Nie można wywiesić karteczkę z magnesikiem na lodówce, napisać, o co chodzi, by życie było łatwiejsze. A tak to muszę kombinować, co jej kupić. Alkoholu jej nie kupię, bo wypiję. Czekoladek jej nie kupię, bo zeżrę. To co jej kupić? A chce się napić. To jej muszę kupić taki alkohol, żeby ona go dostała, ale żebym ja to wypił. Piwo. Tylko co ona nie lubi? Faceci, kobiety, to nie może być tak, że cały rok przychodzimy do domu, jest telewizorek, pilocik, pomidorówka, a w walentynki się John Travolta robimy. Cały rok kochajmy kobiety, nam święta nie będą potrzebne. Dobrze gadam? Brawo, proszę. Zlikwidować. Dalej, kobitki, ja zauważyłem, wy jesteście genialne. Ja zauważyłem, że wy w zależności od etapu w związku z mężczyzną, to inaczej nogi golicie. Jak jest początek, tam flirci, grandeczka, to wy macie nuziunię gładką, tak wygoloną, jak Puszcza Kampinoska po reformie szyszki? No nie tak jest. Drugi etap mój ulubiony, to golicie tylko do sukienki. Ja już wiem, dlaczego jak siadacie, to... Zrozumiałem, o co chodzi. Trzeci etap mój ulubiony to jest, a pierdziele, nie gole, dżinsy założę. I czwarty to jest mój ulubiony, na pewno mieliście w gimnazjum taką kobitkę, albo w rodzinie zawsze taka ciocia jest, czyli pierdziele, nie gole, a i tak pończochy zakłada. I tu się robi taka szczota. Ja już zrozumiałem, dlaczego jak dziecko siada na kolana u cioci, to płacze. Ja już wiem, o co chodzi w terminologii karny język. Kobity, wy jesteście bardzo uzdolnione, naprawdę, bardzo, szczególnie tanecznie. Pokazuję i objaśniam, jak jest 10 i przychodzimy z wypłatą, to jest polonez, daj pieniądze, masz pieniądze? I przez miesiąc sobie dryfujecie. W połowie miesiąca się troszkę nóżka ugnie. Jak my wracamy w sobotę rano po kilku mocnych kawach, to wy już od progu Mazowsze. Jak któraś bardziej uzdolniona, to z choreografią. Zauważcie sobie, faceci, że te, co są po ślubie, mają jedną nogę większą od drugiej. To najbardziej w leginsach widać.
Ona se musi większego lewego buta kupić niż prawego. Tu na chawaty i chodzi. A będziesz coś źle burkał, to ci pokażę, gdzie są twoje rzeczy, krakowiaczek. A będziesz burkał dalej, to ci te rzeczy spakuję do walizki, za próg i kazaciok. Dup, 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 dup. Albo wyobraźmy sobie kobitkę w rajdach samochodowych. Tu kierowca, tu pilotka. I pilotka, prawy ciąć po tym chopa. A kierowca, ale to mi wcześniej mów, bo mi za późno powiedziałaś i ledwo zdążyłem. Co jest dalej? No co jest dalej? Nic! Domyśl się! A w ogóle sam se to czytaj. Jadę do matki. Nie dojedziesz, nie masz mapy. Wy kobietki jesteście genialne. Ja mam swoją teorię, bo wy możecie normalnie cały dzień gadać i jeszcze do tej pory ani jedna się od tego nie odwodniła. Ja nie wiem, jak to jest, ale ja mam swoją teorię, że wy, jeżeli chodzi o gadanie, to w organizmie macie od tego oddzielny system zasilający. Wam wszystkie systemy mogą paść, ten system zawsze działa. Co nie, kobiety? Co nie, faceci? I wyobraźcie sobie, budzi się taka kobieta w karetce po zawale. Pani, jakie se w Lidlu banany kupiłam po 2,44. I na koniec piosenkarze. Kto im, kuźwa, te teksty pisze? Gdzie jest jacuś cygan, ja się pytam. Pierwsze z brzegu, Sylwia Wrzeszczak. Wrzeszczak, co z nami będzie, gdy się znajdziemy na zakręcie? No jak to co, wypadek? Amerykę odkryła. Albo Edytka Górniak, moja ulubiona. Ona na szczęście już za bardzo nie występuje, ale na telekamerach powiedziała, że jestem wzruszona, że zostałam nominowana jako juror w telekamerach. Weź nie piernicz, kobito, tobie nawet jak pizzę do domu przywożą, to ty płaczesz. Ciepła! Albo ten, Lemon. Teraz ma szlagier, kojarzycie? Końca świata nie będzie, bo w Tokio jest już jutro. Ja se myślę, weź to Jehowym powiedz. Dziękuję wam bardzo, szukajcie mnie na Facebooku, na YouTubie, Antoni Gorbaczuga. Trzymajcie się, cześć! Cieszył oczy wam i ucha pan Antoni Gorgoń-Grucha. Bardzo dziękujemy.